Cześć, mam dla Ciebie jeszcze jeden odcinek z Miksera. Spróbujemy stworzyć materiał piasku. Odpalamy nowy projekt w Mikserze i wchodzimy do zakładki Layers. Na razie tutaj nic nie ma, więc dodajemy Solid Layer. Tutaj kolor na jakiś żółty i zwiększamy Threshold. Zduplikuj warstwę Ctrl-D, znowu zwiększ Threshold i ustaw inny kolor. Klikając dwa razy na nazwę, możesz ją zmienić. Dodajemy maskę Perlin Noise. Teraz na dole jest żółty kolor, a u góry ten jaśniejszy. Kliknij na miniaturkę maski, żeby wrócić do ustawień. Dodaj modyfikator Scatter. Dzięki temu ten szum, który mieliśmy, został rozsypany po naszym obiekcie. Wartość density kontroluje ilość duplikacji. Do tego wszystkiego dodaj posterize i zwiększ step count. Ten efekt zmniejsza ilość kolorów w teksturze. Może się to wydawać trochę dziwne, ale przyda nam się. Dalej dodaj blur, żeby to wszystko rozmyć. A na samą górę daj Directional Blur. Działa to tak samo jak poprzedni, tylko rozmywa w danym kierunku. No i dzięki temu dostaliśmy coś, co przypomina piasek. W dalszym ciągu możesz dostosować każdą wartość w tej masce. Dodaj Noise Layer, żeby powyginać teren. I oczywiście wodę, bo ona zawsze fajnie wygląda. Teraz jest dobry moment, żeby dostosować kolory warstw. Spróbuj uzyskać kolor piasku i pobaw się ustawieniami. Dodaj nową warstwę, przesuń ją wyżej i ustaw jej jakiś kolor, który będzie się odróżniał. Daj Threshold na maksa i Rapto Underlying na 1. Dzięki temu trikowi ta warstwa będzie wpływała tylko na kolor materiału. Utwórz na niej maskę Position Gradient. Tymi suwaczkami tworzysz gradient po jednej ze stron naszego obiektu. Jak jeden punkcik jest na środku, to tworzy się od góry do dołu, a wartość Range kontroluje kontrast tej maski. Możesz kliknąć Invert, żeby odwrócić kolory. Ustawię to na dole i dam brązowy kolor, żeby przyciemnić obszary znajdujące się niżej. Oczywiście jest jeszcze opacity, które kontroluje przezroczystość. Zduplikuj tą warstwę i nadaj jej wyróżniający się kolor. Znowu kliknij Invert, ale tym razem spróbuj ustawić gradient na najwyższym punkcie materiału. Teraz ustaw jakiś jaśniejszy kolor, bo będziemy rozjaśniać te obszary. No i w sumie to tyle. Niby bardzo prosty materiał, ale poruszyliśmy bardzo dużo nowych funkcjonalności w Mikserze. Możesz jeszcze sprawdzić, jak wygląda Twój piękny materiał na innych obiektach, takich jak sześcian czy kula. A z prawej u góry dostosowujesz tło, które oświetla nam scenę. Nie mam już nic więcej do powiedzenia, więc do zobaczenia za tydzień.